Witam was serdecznie z powrotem w Days Gone. Dzisiaj zaczynamy od misji u Copelanda. Co tam ziomeczek dla nas dzisiaj będzie miał? Ej, najpierw to ja się zainteresuję, czy przypadkiem coś nowego się tu nie pojawiło. To mam, to też. To na trzeci, bez różnicy, czyli... A nie, tu jest różnica, ale to jest różnica wytrzymałości, to pierdzielę to. Nitro bym sobie tak jak najbardziej, tylko że nie mam hajsu. Sad story. Dobra, gdzie jest Cope? Tutaj powinien stać. Halo, halo! Obóz Copelanda, dawaj misję! Zobacz wątki fabuły zaznaczone? Tak, wróć do obozu Copelanda i porozmawiaj z nim. Gdzie jest ten mistrzu? Hej, jak tam rynek broni, radzisz sobie? Myślałby kto, że byliśmy tam ustawieni, bo trening... Copeland... O, jest tutaj koleś. Witam. Dick, dobrze. Mam coś, co cię może zainteresować. Ta, nie liczyłbym na to, Cope. Jestem zajęty. Zbyt zajęty, żeby usłyszeć o obozie wieczystych? Tu, w górach kaskadowych? Wieczyście tutaj? Co innego. Gdzie? Tak czułem, że się zainteresujesz. Podobno ty i Boozer nieźle od nich oberwaliście. My to dawno Boozera nie widziałem. Gdzie? Wszyscy to powtarzają. Niedaleko Separation Medal. Flag. Pewnie kojarzysz. Widziała ich na własne oczy. Miała ich obóz, kiedy robiła kurs po zapasy. Nie bój nic. Zajmę się nimi. Dobra. Biorę ich na celownik. Rudasów tych. Dobrze cię widzieć, Dick. Wszyscy przeszliśmy. No witaj, witaj koleżko. O. O. Do broni bocznej nie chcę, ale czekaj, czy to kupię. Dobry wybór. Tak, jak najbardziej. Z racji tego, że tego nie mogę wytwarzać, z tego co już się zorientowałem. I można to tylko kupić. A ze wszystkich innych rzeczy jestem full. Test. Wpadaj, kiedy chcesz. Dobra, dawaj to zadanko. Bez spoczynku. Pozbądź się obozu upieszczów na zlecenie Copelanda. Oj, odznaczyłem. Okej. Okay. No to jedziemy na szybką podróż. Jestem zatankowany? Nie jestem. To jak ty się prowadzisz, mistrzu? Hej, Dick, siema, stary. Życie obozowicza, co, Manny? Hej, zajrzyj do mnie jeszcze. A lecimy. Boozer, nie śpisz? Boozer. Gdzie to? Coś tu się dzieje, ale właściwie to sobie to pominę. Nie, Dick. Tylko trochę kiepsko się czuję, wiesz. Słuchaj, jadę właśnie na Separation Meadow. Cope mówi, że jest tam obóz wieczystych. Wieczyści? Tak daleko na północy? Ta, Boozer. O co w ogóle chodzi tym gościom? Alkaj mówi, że wieczyści nas szukali. I że wyznaczyli nagrodę za nasze głowy. Że co? Jak to w ogóle możliwe? Znaczy, jasne Wrogie obozy. Na wrogie obozy możesz natrafić w całym regionie Farewell. Są one pełne upieszców, wieczystych i anarchistów, którzy jednym celem jest mordowanie i łupienie słabszych. Zlikwiduj je, by okolica stała się bezpieczniejsza. Mam paru tych pierdolniętych sukinsynów, ale nigdy jakoś specjalnie. No, przynajmniej nie pamiętam. Jest ten obóz. Bez odbioru. Okej. O Boże, oni mnie już zauważyli chyba. Przygotował ci miejsce tutaj, ze mną i moimi przyjaciółmi, a także twoimi, jeśli do nas dołączysz. Dołączaj to, ścierwo. Widzą mnie czy nie? Widzą niestety. Dobra, spróbuję to rozegrać powoli. Leżysz śmieciu. To ten mnie nie widział. No idealnie wręcz. Rudasy. Kurde. Zapraszam kolejnego. Zagubieni!
zagubieni nadchodzą! Ej no... Jak to? Boże, gdzie jest mój ten? Ej, co to ma być? Aha, chyba wtedy jak kupowałem bronię, wydaje mi się, że coś się stało z moim przepięknym baseballem, jak mi się wydaje. Co to robicie? Szukacie mnie? No to mnie znaleźliście. Słabo, bardzo słabo. Takie bugi. O, biegnie kolejny. No to siup. Czy ja będę ma tą amunicję marnował na brudasów, nie? Elo. Czterech już padło. W zacny sposób. Dobra, zdaje się, że tyle. Najmniej tu. Zaraz pokażę. O, ja ci pokażę lepiej. L3. Bang. Tłumik mam jeszcze w dodatku. Ale pięknie. Tam typ leci. Jest tu. Bęk. Nara, leszczu. Pyk. O, krap. O kurde, dużo ich. Myślałem, że już zdecydowaną większość wytłukłem, a tu jednak okazuje się, że nie do końca. Gdzie oni się pochowali? Tu jest typ. Nara. Aj. Wieczysty Bang. Synu, masz tutaj swoją ścieżkę. Dołącza do wolnej. Osłonię cię. Leży. Chcesz się ukorzyć? He? Się ukorz. Ukorzyć go. Ładnie ich ściągam. Po kolei siomki padają jak muchy. Skrzywdziliście mojego brata i wiecie co? Czas na rewanż. Tu jest. Ostrzelaj go! Wycofuję się! Że ja się wycofuję? O nie. Ale świetna broń. A, tyle! What? Żeście mi nic nie zrobili. 3400. Szkoda, że do Koplanda już tam nie potrzebuję za bardzo reputacji. Idę teraz na zwiad. Zobaczymy, co dla mnie tam pozostawiliście ciekawego. Koop, załatwione. Tamci wieczyści nie będą już nikogo niepokoić. Dobrze to słyszeć, Senjo. Gadałem niedawno z Menim i paroma innymi osobami. Wiem, że zrobiłeś wiele dla tego obozu, dlatego chciałem ci podziękować. Bez odbioru. No i to ja rozumiem. Leżeć się. To już moje. Oj, nie. Nie chcę. No. Nie, żebym używał pistoletów, ale wolę mieć lepszy. Takie min-maxowanie, nie? Kurde, tyle szajsu. A ja jestem pełny? Pewno? No na pewno. Szkoda. Ej, kurze, nie mam tego baseballa i nie mogłem go tutaj przetestować. Jestem strasznie zły na to. Jeszcze jeden kolo.
Ten. Można spływać. Tym razem ci wieczyści nie sprawili dużo kłopotów. O ile jakiekolwiek. Ale ten karabinek... Ile mi tam jeszcze na... O Boże! Ledwo pół magazynka, nie? Ładnie poszło. Siadaj, mistrzu. No i gdzie teraz? Aha. Dobra. Właściwie to pamiętam, że jeszcze przez radio wzywała mnie ta stara baba. Grzybiała. Mhm. No i to będzie dobra opcja, żeby po prostu tam pojechać. O hej, otwórz mu, już go wcześniej widziałem. Pojadę zagadać do tej starej baby najpierw. Zobaczę, czy faktycznie ma coś dla mnie. Chcesz czegoś? Ej, nie ma. Co to ma być? Ale lipa. Byłem pewny, że dzwoniła, nie? Przyjechałeś po swój motor, nie? Hej, Zani. Przyjechałem po swój motor. Zapraszamy. Ziomek. Do zobaczenia, Di. 8500 hajsu. No cześć, Diko. Trzeba ci czegoś? Nie, trzeba mi... Co jeszcze? Zupełnić ammo. Ło! O kurde. Do karabinu? Snajperskiego, oj, oj. To były, że tak powiem, bardzo drogie strzały. Apteczka. Czy ja mogę jeszcze to? Ekwipunek pełny, nie mogę. Aha, już się skończyły te umiki. Nie, nie skończyły się. Te się nie skończyły, dawaj. Proszę, prawie jak nowe. Wpadnij, jeśli będziesz czegoś potrzebował. A, po prostu mam zapasowy, jak mi się skończy ten, który mam. Wtedy będę mógł szybko podmienić. A na snajperce to jak najbardziej chętnie. Otwierać. Zaczekaj, otworzę cię. Ale słabe otwieranie macie. Nawet ja u siebie tam z buzerem mamy kurde elektryczne. Zajęty opędzaniem się od tych sukinsynów i nie pytałem. Wybacz, bracie. Nie wiem, co tam stało. Jasne, stary. No, wiem. Bez odbioru. Banda jebanych morderców. Nie mogę pozwolić, żeby któryś z nich uciekł. Jest tam! Dick! Jesteś? Tak, jestem. Co tam? Oberwaliśmy. I to mocno. Wieczyści. Kilkudziesięciu, może więcej. Jebane sukinsyny. O, really? Też tę młodą damę, o którą... O, shit, kurde, ale fajnie. Zielony ten się pokazał nagle. Gdzie mój motor, brudasie, dotykasz? Kurde. Słabo się robi. Pamiętasz tę młodą damę, o którą się martwiłeś? No, Lisa. Zaraz, co się stało? Gdzie jest Lisa? Uciekła. Zabrali ją i trójkę innych. Alkaj ścigał ich tak długo, jak się dało, ale zaszyli się w kraterze Belna. Wrócił do obozu, żeby zebrać ludzi, ale... Jasna cholera, słuchaj! Widziałem, że te skurwiele robią z zakładnikami. Nie ma czasu. Pewnie nie ma czasu, tylko ja już kuźwa się biję tutaj z jednymi. Jakbyście nie zauważyli. Gdzie ten snajper? Słaba ta pozycja. Dobra, lecimy dalej.
Oj, oj. Umik mi spadł. Krap. Dobra, ta snajpa naprawdę jest użyteczna. Bęk. Muszę przeładować. Gdzie jest mój baseball, ja się pytam. Ej, no co ty robisz? Ukoż się, bracie. No mistrzu. Patrz, spacz. Halo, ale nie da rady tam wejść. Dobra, co ja się będę bawił z tobą. Mieciu. Dziękuję bardzo. O! Podsumowane. A jak to możliwe, że ja miałem... A, bo on apteczki najpierw zużywał, a dopiero później bandaże idą. Średnio tak. Co jest? A, na dole jest typ. No to właśnie. Nie ruszaj się, przeładować! Kuźwa. Nie spodziewałem się tego. Dobra, gdzie oni są? Bo ja nie bardzo ich widzę. Leźli tu? Nie. Tu jest kol. Oj, mam nadzieję, że zginąłeś. Szukasz prawdy. Przeładować! Przeładować! Dobra, wycofam się trochę, bo nie wiadomo w którą i z której. Co to miało być? Co i skąd? O ty śmieciu, tutaj. Jeszcze się nie ukryjesz, sukin synu. Żarty? A? Szukasz prawdy. Wycofać się! Wycofać się! Przeładować! Gdzie to śmiecie?
Pokaż łepek. Bęk. Good. To się przyda. Ej. Leżeć. 11, jeszcze 3. O, proszę. Wiem, że licznik mam. Złe obozowisko. Otoczyć go! Zaś go tyło! O krab! Jestem przeklęty! Ścieżka! Pokazać mu ścieżkę! Teraz już nie będziesz organizować żadnych napadów w okolicy. Gnoje. No, no. Wyglądają na takich, co mieliby podziemny bunkier. Nie? Nie bardzo. Ale jak tak mówisz? Gerin. Co my tu mamy? Mapa. Apa. Tak jest. Wow. Nie wiem, co mi te mapy dają. A, chyba nic po prostu jako koniec misji. Hot Springs. 25 tysięcy potrzebuje. No to tu grubo. Koktajl na koncentrację. Jakieś papiery, notatki, jak spoko. Kimnie się. A, łóżko. Nie, niepotrzebnie. Pora już w drogę. Boże, co za brudasy, ja pierdzielę, tak? Bezcześci. Miejscóweczka. Nie wiem, jak tu wyjść nawet. Już dawno nie spotkałem żadnej bazy Niro. Szkoda, bo chętnie bym sobie wbił kolejny punkt kondycji. Nie wiem, uważam, że kondycja jest jednak najważniejsza tutaj. Co ci po dużym życiu, jeżeli nie jesteś w stanie uciec w hordzie zombiaków, nie? A tak? Ja będę uciekał 10 sekund dłużej. Bardziej opłaci.
gdzieś tu paliwo rzuciłem. Tylko, że spałem. O, jest. Wiem, że się zresetuje. Na szczęście nie. Dobra, trzeba będzie teraz lecieć ratować tą bazę starej baby. Cześć. No to jazda. O, nie ma co tankować. Dobra. Muszę się odzwyczaić od tego tankowania. Na początku gry to był strach. Ale teraz? Ja mam tyle tego paliwa. To proszę cię. I tak. O, punkt neuronowy. Właśnie o tym myślałem. Czy jest bezpieczna? To najpierw jadę na to. Gdzie to? O, jak daleko, wow. Nie. Da radę tutaj jakoś inaczej? Pewnie, że da. Jesteś tam? O, miałem trochę czasu, coś dla ciebie zrobiłem. Buzer, dzięki, jasne. Zajrzę za jakiś czas. Mierdziele. O! Ej, co to było? Kawę. Chyba chcę to sprawdzić, aż... O Boże! Toż to ten? Dobra. Ej, halo. Moment. Przecież to jest topór z baseballa, ten, którego właśnie straciłem. Jejku, super. Nie wiem, jak to się stało, że on tutaj jest. Ale bardzo mnie to cieszy. Tyle na ten temat. O! Tutaj przylazła? A nie, to przecież ją porwali, nie? Jak przylazła, sama przylazła. Znowu nie mam masów na zrobienie. Czy nie? Trzymaj się, Elisa. Już idę. Ha! Już tu byłem. Teraz przynajmniej... Na pewno nie zostawił tego jebany wieczysty. A? Odciski stóp. Dziewczyna. To musi być Lisa. Prowadzili ją tędy. Jeśli ją skrzywdziliście, o wy sukiny syny. Wybije was do nogi. Nie wiem, czy robić to po cichu, czy nie. Dobra, powiedzmy, na razie spróbuję po cichu. To za down. Ktoś tu jest. Owszem. No, sam sobie znajdź ścieżkę. Oni nie żyją, dupku. Nie dołączą do waszej pieprzonej sekty. Zapraszam. O kurwa. Shit. Posłuchaj ścieżki.
Ej, strasznie długo bierze zamach tym toporkiem. Zaciągnęli ją tutaj. No ale. Trudno. Przynajmniej ma naprawdę dużo wytrzymałości w porównaniu do całej reszty. Co się stało? No idź sobie już, idź. Oba kamień. Hello. Rządzą światem, tak? Chyba, że wszyscy nie żyją. Nie, tutaj jej nie ma. Gdzie jesteś, Lisa? Musi gdzieś tutaj być. W zeszłej nocy wyciąłem swoje imię. Wyciąłem swoją przeszłość. Krwawiłem dla Carlosa. Ból. Zadałby. Czuję go. Zaraz będziesz go czuł, naprawdę. Nikt do was nie dołączy! No, patrz! Odnalazłeś się, co? O, kurde, przeżyła taką serię. Zgłosił się! Wkraczamy! Ups! Skubany. Ej no! A nie, padła, dobrze. Jaki stół zaopatrzony, specjalnie dla mnie. Very nice. Tutaj coś jeszcze? Karabin? A czy to nie jest przypadkiem ten, który ja miałem do wyboru? To jest właśnie ten. 9 naboi. Nie no, słaby jest. Bezsensowny jest ten karabin. Damage ma taki sam jak ja mam teraz w tym momencie. Całą resztę też. Statystyk. Tylko że szybkostrzelność ma tragicznie dużo mniejszą w porównaniu do tamtego. Leżysz, sypie. O, naprawdę to celowanie to podszkoliłem. Jeszcze jeden chyba powinien się tu kryć. A może nie? Wyskoczył pewnie. Hej. Apteczka. Lisa, idę po ciebie. Aj. Nie tak. Tak, tędy. Ona musi gdzieś tu być.
tutaj. Tędy ją ciągnęli. Amunicja się przyda. Lisa musi gdzieś tam być. Już idę, mała. Snajper. Leżysz. Puh. Dobra, kurde, nie po to mam snajperkę, żeby jej nie używać. Hello. Padają jak muchy śmieciarze. Do środka. Dobra, jazda. Wow, wow, wow. Daruję ci słowa Carlosa. A to Brudas. Tak mnie podszedł. Znowu napoje. Piękna lokalizacja. Lisa. Już dobrze, Lisa. O, żyje. O Jezu, co oni ci zrobili? O kurde, Lisa. Jaki ryj pochlastany. Lisa. Hej. Kochanie. Nie! Hej. Nie! Zamknij się, zamknij się, zamknij się. Lisa, to ja, Deacon. Pamiętasz Deacona? Dobrze. Dobrze. Wszystko gra, wszystko gra. Chodź. Nic nie jest. Cholera, może zbiegać. Kojarzysz punkty informacyjne? Dobrze, tam jest mój motocykl. Chcę, żebyś pobiegła tam najszybciej jak możesz, bez zatrzymywania. A, dobrze, nie stawaj, proszę cię. Gotowa? Tak? Leć. No, widzę, że... Chyba mamy inne definicje biegu. Grubo. Co za laska. A, mam ją eskortować. Alol. Ja byłem pewien, że mam iść dalej, naprzód. Biegiem.
Ty biegnij, ja sobie zbiorę drop. Gdzie ona? Na tędy. Mam już apteczek. No, już mam. Ha, pięknie. Full zestaw. Koleś, chodź na tu. Na nikogo nie zmarnowałem tylu naboi jak na ciebie, no. Pęk. Zasługiwałeś na strzał w łeb. Pałka wieczystych. Baba. Naprawię sobie to. Chciałem właściwie zrobić to wcześniej, bo może tam był złom do zbierania. Jesteś bezpiecznie. Wszystko gra? Nie. Posłuchaj mnie uważnie. Na południe stąd jest obóz przy Lost Lake. Tam jest zupełnie inaczej niż w Hot Springs. Żelazny Mike nie jest jak pani Tucker. Nienawidzę pani Tucker. Nie tylko ty, rozumiem. To niezły obóz. I do tego całkiem bezpieczny. Dobrze. Trzymaj się. Ricky! Ricky, odezwij się! Ricky, jesteś na tym kanale? Obóz Lost Lake, zgłoście się! Dico? Kooperat! Czego chcesz? Po prostu... Kurde, spotkajmy się, możesz? Na autostradzie przy skrzyżowaniu z Old Belknap. Właśnie tam jadę. Wiesz, co powiedział żelazny Mike, kiedy wyjechaliście z Buzera? Tak. Słuchaj, dlatego właśnie gadam z tobą, a nie ze Skizem. Żelazny Mike nie musi nawet wiedzieć. Mam tu dzieciaka. Co? Znaczy, nie dzieciaka. Dziewczynę. Spędziła w syfie sporo czasu. Znalazłeś dziewczynę i chcesz ją przywieźć do Lost Lake? Nie, ty ją zabierzesz do Lost Lake, ale ja ci ją podrzucę. Ricky, jesteś tam? Tak, dobra, już jadę. Wow, co tu za droga. Ricky, no dobra, nie ma za co. Wydaje się, że nowy obóz odkryje. Zobaczysz, podoba ci się tam, mała. Jak mówiłem, żelazny Mike, on jest w porządku. Lubi dużo krzyczeć, ale po prostu mu się nie dawaj. Rozumiesz? No i jeszcze, jest taki gość, Skizo. Jeśli będzie się naprzykrzał, to po prostu powiedz Ricky. Albo idź do Adi. To obozowa lekarka, pogadaj z nią. Bo Adi jest w porządku. Ma różne lekarstwa na oczyszczenie tych, no wiesz, na oczyszczenie tych ran. No bo chyba nie chcesz mieć zakażenia. Oni ci pomogą, mała. Możesz na nich liczyć, nawet jeśli... No wiesz, nawet jeśli coś przeskrobiesz.
O, motorówka. Hej, Ricky. Cześć, Dick. Co za niespodzianka. Tucker porzuciła handel niewolnikami? Lisa, to jest Ricky. Ona tego... zabierze cię w bezpieczne miejsce. Nic się nie zmieniło, Dick. Żelazny Mike ci za to nie zapłaci. Nie zapłaci? Daj spokój, to nie tak. To nie o to chodzi. To nie chodzi o żadną nagrodę czy coś. Możesz ją po prostu zabrać? Co? A co z nią nie tak? Co z nią nie tak? Miała nieprzyjemne spotkanie z wieczystymi. O mój Boże. Cześć, Liso. Hej, jestem Ricky. Słuchaj, pójdziemy na ryby? Bo ja uwielbiam łowić. To moje ulubione zajęcie na całym świecie. Pojedziemy tam razem? Dziwne podejście. Tak? Uchlastali dziewczynę, pójdziemy na ryby? Jest tam najczystsza woda, jaką kiedykolwiek zobaczysz. A ryby? O mój Boże! Ryby z rana wyskakują tak wysoko. Pokażę ci. Jak pojedziemy, będziemy się świetnie bawić. Tylko mocno się trzymaj, dobra? Gotowa? Naprawdę doceniam. Kogo my tu mamy? Ojejku, obóz do rozwalenia. Nie, tak jakby pusty. No pusty. Co oni mnie tu prowadzą? Dobra, pal to licho. Trzy zadania nagle. Obóz Niro. Świat chce się dopaść. Nikt nie był tego świadomy. To do Buzera. Trzeba jechać, tak mi się wydaje. Punkt Niro na przełęcz, czyli dwa punkty. Okej, okay, jedziemy do Buzera zatem. Paliwo. Ups. Tu też nie dojadę. Ale muszę tu dojechać. O, czy to do mnie? Nie wiem. Dobra. Dick, jesteś tam? Hot Springs do Deacona Sandowi. Tucker, jestem. Myślałam, że już wróciłeś. Znalazłeś dziewczynę, Lisę? Dobra, widzę. Nie. No, wieczyści ostro ją poharatali i ona nie przeżyła. Cholera. Przydałaby się nam. Teraz będziemy jeszcze bardziej do tyłu z kopaniem. A spójrz na to z innej strony, Tucker. Jedna gęba mniej do wykarmienia, nie? Weź nie pierdol, tylko rusz dupę i znajdź mi jakieś ciepłe ciało, albo nie będzie żadnych gęb do wykarmienia. Bez odbioru. Ha, wilki cię zabiją. Dobra. Dobrze. Oj, jednak nie. Leżeć, szmaty. To się przyda w jakimś obozie. Puk, kołek. O, jeszcze jeden jeleń. Ciekawe, ile za mięso jelenia się dostaje, reputacji. Gdzie ten koleś? Jest. Dobra, wracam do motoru. I wyruszamy. Naprawdę nie mam paliwa, żeby tutaj dojechać? Jak nie mam, jak mam? W porządku. Otwieramy.
wiedziałem, co zrobiłeś dla obozu. Wiele osób zawdzięcza ci życie. Cześć, Manny. Dobra, stary. Hej. Hej, Dick, jak leci? Damon, jak leci? Dobra, wszystko mam. Dobry wybór. Oj, nie, nie chciałem tego tutaj kupować. Zapomniałem, że mam tutaj jeszcze nitro do zakupienia, które kosztuje 900. No dobra, co ja mam tutaj do zrobienia w takim razie? Trzy questy, z czego dwa to są punkty Niro. Z czego się bardzo cieszę, by the way, bo będę miał iniektory, które pozwalają na zwiększenie wytrzymałości życia. Nikt nie był tego świadomy. Jak chcecie dopaść? I tu jest chyba do mojego koleżki trzeba iść. Do Buzera. Tak jest. Dobra. Ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, a wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i komentować, jeśli odcinek wam się spodobał. Cześć!